No, no i po aparacie by było. Kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Super się z wami witam. Bardzo serdecznie w nowym vlogu. W kwietniu, mam już kwiecień, więc ja jestem nawet nie wiecie jak przeszczęśliwa, że tak szybko mi zleciał ten czas, bo naprawdę strasznie szybko mi zleciał czas od stycznia do kwietnia. Po prostu jak za jakąś czarodziejską różdżką pomocą. A ja się tak bardzo cieszę, bo w maju zaczynamy w końcu wykańczanie naszego domu i po prostu odliczam już kwiecień. Chciałabym, żeby minął mi tak samo szybko jak reszta miesięcy poprzednich. Marzec to mi minął nawet nie wiem kiedy. I oby było tak samo teraz z tym miesiącem. Mocno na to liczę. No ale teraz zabieram siebie i was do sklepu. Jedziemy do chyba Smyka, dlatego że Klarusia ma urodziny koleżanki w sobotę. No i chcę jej kupić właśnie jakiś prezent. Mamy piękną pogodę, jest takie słoneczko. Mam nadzieję, że u was jest tak samo. Ja się nastrajam pozytywnie tym, chociaż ostatni czas nie jest jakoś super łatwy dla mnie, szczerze mówiąc, ale nastrajam się i pobieram energię po prostu z tego słońca, cieszę się tym, co jest i czekam na maj. Przyziemiam w zabezpieczonym i przygotowanym do tego zalesionym miejscu. Rutynowo postawiam... I tak jestem bez prezentu, bo stwierdziłam, tam oglądałam rzeczy i coś mi wpadło do głowy, ale stwierdziłam, że Klara powiedziała, że jeszcze dzisiaj spyta Zuzi, co by chciała dostać na urodziny, więc poczekam, zobaczę, czy coś wymyślą razem. Jak nie, to jeszcze mam czas, żeby to jutro kupić, więc spoko, ale za to ze Smyka wyszłam z czymś innym, z butami Kamilusi w końcu. No i przy okazji weszłam też do Rossmana i kupiłam, bo miałam taką ochotę, ostatnio robiłam na święta babkę z Earl Grey, herbaty właśnie, i to było ostatnie Earl Grey, jaką miałam, więc kupiłam, bo zachciało mi się, jak jadłam tą babkę i czułam jej zapach przy robieniu, to zachciało mi się Earl Greya. A teraz jadę do Dominika, bo powiedział, zadzwonił do mnie, żebym wpadła do niego do pracy, bo udało mu się dorwać z pistacji pączka z Lidla. Powiedział, żebym przyjechała. Spróbować. My heart stops beating when my headlights shining on her. She's my country girl. No i tak, jestem z powrotem w domu, już mam nawet Jasia, co można chyba słyszeć w tyle, po jakichś tam rzeczach, które on ogląda aktualnie. No i ostatnio właśnie tak jestem trochę zalatana, jak jest tak, że dzieci są w przedszkolu, w szkole, to ja w tym czasie mam mnóstwo rzeczy zawsze do załatwiania ostatnio właśnie, więc nie mam takiego czasu spokoju, wiecie, żeby coś spokojnie załatwić, tylko tu i tak latam, żeby właśnie ze wszystkim się wyrobić. Aż właśnie przychodzą dzieci, ja się tak odbieram 13-14 ze szkoły, więc no do tego czasu ja bym, wiecie, mogę coś działać, a później z Jasiem to już tak bardziej na spokojnie coś w domu mogę porobić, ale już załatwiać, ciągać go, to tak średnio chcę, dlatego muszę to załatwiać po prostu szybciej, wcześniej. No, zaczynając ten kwiecień, chciałam właśnie wam powiedzieć, że chciałabym, żeby w tym miesiącu filmy pojawiały się minimum 2 razy w tygodniu. Zobaczymy, jak do tego dojdzie, w sensie, czy do tego dojdzie i czy będą 2 razy w tygodniu, a może więcej, oby więcej. Bardzo na to liczę, chciałabym, żeby było jednak może więcej.
ale zobaczymy. Na razie dwa razy w tygodniu to jest taka optymalna i myślę, że liczba i mam nadzieję, że się po prostu z nią wyrobię. Na pewno chciałabym nazwać pogadankę, żeby Wam trochę coś powiedzieć. Filmik właśnie taki, bo coś się dzieje od paru miesięcy w naszym życiu nowego. Z czym nie chciałam się wcześniej dzielić, bo potrzebowałam takiego czasu, żeby się oswoić i tak dalej. Ale myślę, że już powoli jestem na to gotowa, żeby Wam powiedzieć, więc myślę, że może nawet w tym tygodniu uda mi się coś nagrać i może w przyszłym dodam. Mam nadzieję, ale mam nadzieję, że w trakcie nie zmienię zdania, że nie, jeszcze nie, to nie jest ten czas, że jeszcze trzeba poczekać. Zobaczymy, jak to ostatecznie wyjdzie, ale tak właśnie jest teraz, że trochę się u nas pozmieniało. Jestem bardzo szczęśliwa z tej zmiany. Trochę było różnych emocji na początku, ale teraz jestem bardzo szczęśliwa, zadowolona. I sami zresztą to zauważacie, że coś się dzieje, że jest to jakaś taka szczęśliwsza i że no... Więc tak. She's a little bit crazy. Dzień dobry kochani, wiecie, powiem Wam, że myślałam, jak kiedyś Dominik zaczynał te swoje zmiany, czekajcie, że dniówka wolne, jak ja to mówię zawsze, to, że kiedy on będzie miał wolne i będziemy razem w domu, to ja myślałam, że my ten czas będziemy sobie chillować, odpoczywać, siedzieć w domu, nic nie robić, nie, że będzie tak przyjemnie, fajnie w ogóle, a tu się okazuje, że za każdym razem, kiedy Domin ma wolne, my coś robimy, gdzieś jeździmy, coś załatwiamy. Za każdym razem. I po prostu jak wyjdziemy teraz z domu o 10, to wrócimy dopiero już z dziećmi. Więc nie ma odpoczynku. Nie ma. Po prostu nie i koniec. Czyli sobie odpoczniemy. Co może jak przestaniemy wykańczać ten dom, zamieszkamy i będziemy chcieli tam siedzieć jak najwięcej, to wtedy może... Jak teraz się załatwiamy, to tylko związanego z domem. No tak, no i do urzędu musimy jechać jeszcze. Więc może jak będzie już domek nasz, będziemy tam mieszkać, no to może odejdą te rzeczy. Znajdziemy sobie inne wtedy, nie? She can let her hair down, but got her feet on the ground. I can't get enough of her. She can drive me so wild, just with that sweet smiling. There's nobody else for me. My heart starts racing every time I'm looking at her. Byliśmy teraz w urzędzie skarbowym. Super miejsce. Przynajmniej musimy nic tam płacić teraz. Ale to nie, to było, to spotkanie w urzędzie skarbowym było lepsze niż wtedy, jak byłam w urzędzie skarbowym w ciąży z Milą. To mnie kurde wezwali na rozmowę, na wyjaśnienia. A ja tak, co? Ale było spoko wtedy. Wiecie, stresowałam się przed, ale później już było git. No, ale byliśmy i Domin i ja tam nie mieliśmy gdzie zaparkować i w ogóle taka, wiecie, krzyczałam na Domina. Nerwowa była, miała do mnie, co ty taka nerwowa jesteś? Bo jestem głodna. No, już nie będę głodna, bo Domin mi kupił bułeczkę. Ale jaką piękną bułeczkę, nie taką byle jaką, ale z pistacją. I nie chciał mi wziąć tej z maliną, a ja chciałam tą z maliną, a ty tak? Sobie... To nie tam z maliną. Nie, no żartę. Możemy zjeść pół na pół. Dobrze. Chyba, że nie chcesz. She's my country girl. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her red dress, and I love the way she looks in my eyes.
Mebli do domu nie mają, ale będą szukać już do ogrodu, nie? Bez czapki, nie? Bez czapki jest lepiej. Drzewo mrówkowe mi pokażesz? Dobra, to mi pokażesz drzewo mrówkowe. Co tam, gdzie one są te mrówki? Chodzą? Jedno, no widzę jedną mrówkę. No widzisz? Dlatego to drzewo mrówkowe. Super randko. Kiedyś się sami dowiedzieliśmy bez pomocy pani. Jasne tu. Yeah. All right. Didn't matter what I do, she's got a hold on me. Dostarczy łapkę w górę. Tam mama siedzi, ja mówię. Teraz zobaczę, chcecie pokazać wam, jak się śmieją. Dobrze, to odwracamy kamerę w tą stronę. Mama odwróci. Dobra, odwracam kamerę w tą stronę. Ojej. Smutny pająk. No. Tak, tak, nagrywa się. To wie, zostawcie łapkę w górę. Ale teraz wam pokażę, jak jest pilon bardzo, bardzo, bardzo wysoko. Patrzcie za mną. Hejo! Ej ty, gdzie uciekasz? Ej ty! Jak ucieka? Gdzie uciekasz? Jezus, powiedział, że się przewróci. Ila! Mały uciekinier. Ojejku, jejku! Tam jest Jasiu? Mama! Masz kucyczki? Pięknie! Tak, tam! Tata czeka, idzie do sklepu. Tam, tak. Są zimne dziny. Mam na niej belkę.
Big Bangy, no i zębki, takie robaki. No i jeszcze mam na niej taki okleszczonek. Super, Agnieszko. Chodź, idziemy, bo się spóźnimy zaraz na tą urodziny. Ciepko! Tuszek mam, kwiatuszka. Nie, już tak, ho? A tu byłam wczoraj sama z Klaudią i z czwórką dzieci, dlatego się do Was nie pożegnałam, a co gorsza, nie pokazałam efektów naszych pięknych gofrów, bo zrobiłyśmy razem gofry z dziećmi. Było ciekawie, naprawdę. No ale tak, super dzień nam minął. A teraz chciałam się z Wami pożegnać i skończyć tego vloga. Dziękuję Wam, kochani, bardzo za oglądanie. Życzę miłego dnia i mam nadzieję, że Was zobaczę.